Siemaneczko, siemaneczko, jesteśmy na Patong Beach. Pewnie taką słynną już widzieliście gdzieś, jak oglądaliście jakieś wcześniejsze zdjęcia, filmiki, słynną huśtawkę, na której można sobie zrobić super zdjęcie na Instagrama albo Facebooka. Także jest tutaj na Patong Beach, w części takiej bardziej z prawej strony. Tak to ujmę, jak wchodzi się na plażę, to w prawo, bo tam już jest końcówka plaży. Tu mamy morze, piękne morze, piękną wodę. I lewą stronę plaży. Ok, a więc zaczynamy od początku, znaczy w sumie od środka. Pokażę Wam tutaj też od strony trochę zaplecza część, później Wam pokażę trochę od strony morza, a teraz przejdziemy tutaj trochę od strony zaplecza. A więc na początku już od razu są jakieś tam rzeczy, które możemy sobie kupić. Ja tylko muszę przeskoczyć na sekundę do cienia, bo już mam ten piasek jest tak gorący, że masakra. I strasznie ciężko się idzie na boso. Tutaj już na początku mamy masaże. Thank you. Tutaj już pani woła nas na masaż. Także o, bardzo dużo. Thank you. A więc tak to wygląda. Tutaj już są leżaczki do wynajęcia. Można sobie... O, coś się wyszało. O, tutaj. Tak wygląda masaż. Leżaczki są do wynajęcia. Tutaj można sobie jakiś soczek kupić. Jakieś piwa też widziałem. Tutaj w tych skrzyniach jest pełno lodu. Na przykład kokos, jakieś takie różne rzeczy. Tam restauracja, sklep. O, Family Mart to sklep. Jedzenie. Czyli tutaj od strony bardziej jakby ulicy, nie od strony morza, jest całe zaplecze. Tutaj nawet jakaś willa, czyli jakiś hotelik czy coś, pokoje do wynajęcia i można sobie tak blisko plaży być od razu. O, happy hour od 10 do 18. O. Kawka świeżo mielona. Thank you. Dalej leżaczki, kolejne restauracje, kolejne masaże. Tutaj troszkę cienia przede wszystkim. Jakby ktoś chciał troszkę cienia, to przynajmniej są jakieś drzewa, żeby się schować. Stopy mam już chyba poparzone stopniem pierwszym, drugim. Nie wiem, który jest najgorszy, czy to się idzie w dół, czy w górę. Nie, chyba jeden to jest mało poparzona. Dwa więcej, 3, 4, 5, to już mam chyba z 90, a przez to chyba już w ogóle nie przejdę i muszę się schować do cienia. O Jezus Maria. O my God. Dobra, ja muszę tu jakoś przemknąć. O my God, ale gorący piasek. Leżaczki, te sprawy. O kurde. Ale zakamarki. All right. O Jezu. Ale gorący piach. O, tutaj są toalety. O, bardzo dobrze, znaleźliśmy toalety. Pewnie płatne, bo pan siedzi. Więc jakieś 10-20 batów trzeba będzie zapłacić. Czyli jakieś 2,50 za toaletę. No, ale nie trzeba daleko iść. A tutaj pan teraz będzie startował. Uwaga, zaraz będzie go podrywać. Szkoda, że akurat stoję pod słońce, ale tutaj już motorówka rusza. No, uwaga, będziemy obserwować. Poszedł. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. O Jezus Maria. O, tutaj ale fajnie wieje. Sfasana spa. O, jak ładnie. Pięknie. Elegancko.
śmigłonki. No tutaj te wille są niezłe przy samej plaży. Mega, mega. Jaki bar elegancki. Wódeczka, piweczka, wszystko jest. Owoce. Tutaj pani ma coś do jedzenia. O, sushi jakieś, te sprawy. Jajka. No jajka w takim cieple, ale o, żółteczka, piękne. No. To są ich całe sklepy, czyli babka ma, czy tam pan ma motor. Do tego motoru ma przyczepiony cały sklep. No i w ten sposób się przemieszczają. Przejdziemy jeszcze koło baru. Thank you. Thank you. Go with my friend. 1 minute, my friend. Go fly up. Thank you. Hello. How are you? Let's look at this. Papi. Yum yum. Yum yum. Yeah, yum yum. No, no. Not now. Потом. Придем, да? Потом. Let's look at this. Куда дешевле принять турга, да? For English must. For English? For English? English. Okay, yeah, special co price, yeah. Special price. Yeah, you know that 80 baht chicken, pork, fish, mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Seafood and... Too much. A lot of meal. drinking, yes, but drinking better the, drinking. Hanika, Chan, Singa, Taika, Liu, and the 70 cocktail. For a small? Oh, yes. 70 small. You can buy good price. Good price? Yeah. How much? Yes, small and big. Big, the 100? Okay. What beer and two? Chunk. Okay. Chunk big 100. Okay. Okay, os. Strasznie gorąco, strasznie gorąco. Jednak browar wygrał. O, jednego dużego changa. Jak walnę, to będzie się lepiej kręcić dalej. Ale gorąco. O, pan ci posadzi, tylko no nie musi. A jakbym jeszcze nie mówił tylko co to jest, to jest takie coś, żeby jest się okay, okay. Żeby się nie lało, nie brudziło. U nas dają takie te chusteczki, a tutaj po prostu, żeby jeszcze nie grzać piwa palcami, no to są takie gąbkowate coś. Piwo się w to wkłada i sobie stoi. A więc idziemy kawałeczek jeszcze dalej, zobaczymy co tutaj się jeszcze święci po tej prawej stronie. Zaraz przejdziemy jeszcze później na lewo, trochę przy morzu,
i będzie fajnie. Ogólnie plaża jest bardzo długa. Ciągnie się i ciągnie, idzie się i idzie. Także aż w całej, w 100% wam nie pokażę, bo film trwałby chyba godzinę, zanim plaża by się skończyła. Ale o, pan jedzie ze swoim sklepikiem jakimś, czy czymś, lodem. Nie wiem, co on tam ma. Coś tam w każdym razie wiezie. O, kolejne masaże. I zaczynają się jakieś ciuchy. Ciuchy, 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 sklepiki. Pewnie będzie można kupić tutaj jeszcze milion różnych rzeczy. Koszulki, coś do wody, pewnie jakieś. I wiele, wiele innych. O, patrzcie się, jak tam pani ładnie chodzi po panu. O, jest Masaj. Patong Beach to dopiero pierwsza plaża, jaką będę pokazywał, jaką wam tutaj pokazuję w ogóle na Phuket. Oczywiście w kolejnych filmikach, wow, oczywiście w kolejnych filmikach będzie więcej plaż, piękniejsze myślę chyba jeszcze plaże z tego co słyszałem. No i zobaczymy co tam jeszcze dalej. Nawet przy plaży można wszystko zjeść, typu krewetki. No thank you, thank you. I wszystkie inne owoce morza. Pięknie się tam smaży. Wow. Great. O, ale pachnie, mówię wam. Zobaczcie, jakie piękne rybki. I jaka ryba upieczona na grillu. Wow. Ale pachnie, ale się piecze wszystko na grilliku. O, lepiej wciągnął, ale ograniczam ostatnio mięso. Choć nie powiem, pachnie niesamowicie. Beautiful. To są chyba takie ryby w soli. Hello! Przepyszne, takie normalne, duże banany tam. Soczki. Napoje w lodzie. Well, thank you. Naleśniczki. O, a to co to? What is this? Calamari, fish. Okej. Okay. Ale gorący beton. Kurczaczki, nogi. O, ale piękne ryby, Jezus Maria. O, ale bym zjadł. Ale gorące, Jezusie. Tutaj znowu. O, i nawet małe sałateczki są. Kurczaczki się pieką. Owocki. Mega grilla. Hello. Hello. Wow.
Masakra, nie wiem jak wy, ale ja od razu zgłodniałem. Dawaj, dawaj, wszyscy do nas po rusku, wszyscy, tu jest bardzo dużo rusków. Nie wiem co tu panowie robią, ale coś tutaj robią. Takie przysmaki są przy plaży na Patong Beach. O, ale się zrobiłem przez nich głodny. Stycznia 2020 rok Matki Boskiej Pieniężnej, jako 10 stycznia, ale nie o tym chciałem mówić, tylko o pogodzie, a raczej no właśnie o słońcu, o temperaturze powietrza, wody. Muszę wam powiedzieć, że jak na 10 stycznia mając na myśli Polskę, no to czasami są niezłe mrozy. Tutaj mamy tak średnio codziennie po 33 stopnie, słońce, a woda w morzu temperaturę ma chyba 30. Także schłodzić ciężko się, no ale... Dzisiaj jesteśmy na Patong Beach. Na pewno będą kolejne filmiki z kolejnych plaż typu Freedom Beach i jeszcze inne. Mniej więcej po kolei w dół będziemy jechać i nagrywać filmiki z następnych plaż. A tam standardowo jak co dzień albo jeden, albo dwa statki, takie właśnie cruzy, na który też będziemy się wybierać w maju. W maju będziemy płynąć takim właśnie statkiem, jak tutaj w tym momencie stacjonuje. Tylko po Europie akurat w maju. Mamy dziś w tej chwili dość spory odpływ, a choć pewnie może są i większe. Wow. Też większa fala idzie. Bo tak jak tutaj widać, dokąd jest mokro, to dotąd jest woda. Zazwyczaj. Dotąd zazwyczaj jest woda. Do tych ludzi tutaj praktycznie. A w tej chwili jest dość spory odpływ, jest jakieś 30 metrów, no nie wiem, może 20, 30, nie wiem, ciężko mi to ocenić. Mamy kolejną fajną huśtaweczkę, na której znowu można sobie zrobić fajne zdjęcia i miło spędzić czas. A to dobre. Nie wiedziałem co oni to robią, a to zbieranie siana. Morze wyrzuciło trawę i trzeba posprzątać. Nie ma lipy. Grabeczki. Zgrabiemy. Popatrzcie ile to tego nawaliło. No i zaraz będzie czyściutko. A jeszcze co ważne, są właśnie smoking area porobione, gdzie można sobie iść i zapalić, czyli nie palimy na plaży, nie zostawiamy petów, nie śmiecimy, bo jak widzicie oni tutaj dbają o porządek, więc tam jest na przykład smoking area, tam się idzie, pali, rzuca odpadki, o tutaj na ten, no i tam załatwiamy tamte sprawy, a tutaj cieszymy się plażą i morzem.
Ja piernikam. Patrz jak jedzie. Widziałaś? O, patrz, podjeżdża ten. Podjeżdża autko i będzie wysypywać trawę na autko. A jeszcze co takie tutaj jest charakterystyczne, to wszystkie nawet sprzęty typu koparka ma takie przyciemnione szyby. Czy takie zwykłe auto ma przyciemnione szyby, czy ta koparka też ma przyciemnione szyby, wszystko, śmieciarki mają przyciemnione szyby, wszystkie sprzęty, samochody, wszystko ma przyciemnione szyby. Okej, my idziemy dalej. No i tym oto sposobem doszliśmy praktycznie do końca plaży Patong Beach. Prawie od samego jednego końca prawego do końca lewego. Piękne góry przed nami. I w tamtą stronę właśnie jedzie się na Freedom Beach. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie łapkę w górę. Nowe osoby, które ewentualnie widzą ten film i jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. To są żaby, to są żaby. Jezus Maria, o, otegowana żaba ze skóry.